A teraz już przyszedł czas na zadanie pytania lub podzielenie się refleksją lub ewentualnie jakieś dopowiedzenie. Zapraszam. Dziękuję. Chciałabym wciągnąć tutaj do dyskusji panią Alenę. Przyznam, że przez większą część pani referatu miałam poważne obawy, że dojdzie pani, nie daj Boże, do przeciwnego wniosku. Przepraszam. I chciałabym pociągnąć wątek interpretacji pierścienia. Skoro nie jest krzyżem, to czym? Mam pewien zarys pomysłu. Zauważyłam, wynikało to zresztą w dużej mierze bezpośrednio z pani wypowiedzi, że jak reagują oni na pierścień. Na przykład postaci krystaliczne boją się wręcz go dotknąć, nie chcą niemalże na niego patrzeć. Zauważyła pani, że postaci, które dłużej z nim obcują, zaczynają zanikać, lubią znikać, lubią się ukrywać, co przypomina mi, szczerze mówiąc, Adama i Ewę po spożyciu zakazanego owocu. Również niesienie pierścienia doprowadza do wyniszczenia i szaleństwa, które no nie może być niestety porównywane z ascetycznym umartwieniem. Pierścień jest zły, jest kwintesencją zła, ale mimo to ma piękną formę, czyli znowu tutaj nawiązujemy do powszechnego w naszej kulturze takiego zła w ładnym opakowaniu, tak? Zepsuty cukierek. I zastanawiam się, czy te wszystkie symptomy związane z kontaktem z pierścieniem nie byłyby podobne na przykład do opętania. Chciałabym usłyszeć, co pani o tym sądzi. Dziękuję. Powiem szczerze, zdradzały mi się takie myśli, że można byłoby mówić o opętaniu właśnie ze względu na to, że tutaj byłoby jakieś działanie rzeczywiście czegoś wewnętrznie złego, dokładnie mówiąc osoby złej. Chociaż znowuż pamiętajmy, że szatan nie był od początku zły. Ale zwrócę tutaj taką uwagę na słowa znowu Szypyja, który określił pierścień jako nauk. Że można to mówić o pierścieniu jako o nałogu. Czyli ten, kto go nigdy nie dotknął, właściwie to nie ma nawet większej pokusy, jeżeli on nad nim się nie zastanawia. Ten, kto zaczyna go używać, im bardziej używa, tym bardziej w niego wpada. A wyjście z niego nie jest możliwe bez jakiejś zewnętrznej pomocy. I powiem szczerze, że podoba mi się ta interpretacja Szypeja. Zastanawiam się nad wariantem, czy można rzeczywiście mówić o opętaniu z tego względu, że trudno mi wyobrazić opętanie częściowe w takiej sytuacji, czyli właśnie użycie pierścienia, on od początku działa źle. Potrzebowałoby to trochę większego spojrzenia, trochę dłuższej refleksji nad tym, w którym momencie mówimy jeszcze tylko, że pierścień jest symbolem kontaktu ze złem, a w którym momencie niesienie pierścienia, czy tam posiadanie pierścienia staje się rzeczywiście samym opętaniem, kiedy to zło nie jest tylko przygodne, ale staje się rzeczywiście prawie istotą. Zatem podejrzewam, że nie odpowiedziałam do końca, ale trudno mi powiedzieć więcej. Są jeszcze jakieś pytania, ewentualnie do powiedzenia, refleksja? Ja mam pytanie do pierwszej pani. Ja mam pytanie do pierwszej prezentacji, co do Berena i Lufię, bo bardzo ładnie pani zauważyła, że w jednej i w drugiej postaci można widzieć typ Chrystusa. Natomiast myślę, że nasuwa się skojarzenie z Aragornem i Arwenem w Władcy Pierścieni. Jak by to pani widziała w tym kontekście? Czy tutaj również można się dopatrywać jakichś typów, czy jednak wygląda to jakoś inaczej? Dziękuję.
Jeśli chodzi o odczytanie typiczne, wydaje mi się, że Aragorn bardzo mocno jest typiczny, przy czym nie tyle w zestawieniu z Arweną, co w zestawieniu w tej trójce, nie? Aragorn, Frodo i Gandalf. Aragorn jako zapowiedź Chrystusa Króla, to już tutaj się pojawiało, ta misja prorocka, królewska i kapłańska Chrystusa. Powiedzmy, że w przypadku Berena i Luthien bardzo mocny jest ten, czy też zwłaszcza Luthien, bardzo mocny jest ten aspekt oddania życia, tutaj oddania tej nieśmiertelności, ale to za sobą ciągnie tylko jakby z opóźnieniem rzeczywistą śmierć. No, w przypadku Arweny powiedzmy, że ten wydźwięk byłby słabszy, tak bym powiedziała. No, pewnie można by się też doszukiwać. Aczkolwiek, tak jak mówię, w tym przypadku Luthien jest dużo, dużo wyraźniejsza, może tak. Zwłaszcza, że to jest bezpośrednie jakby oddanie tego własnego daru życia, żeby ocalić życie, żeby dać życie osobie kochanej. Mam nadzieję, że odpowiedziałam. Co by się zachęcał? Bo jak pytają, to ja mam pytanie. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie do pani Magdaleny Dudek. Myślałem sobie właśnie o tej typiczności, o której pani wspomniała i używając tutaj słów Aleny, podoba mi się to. Krążyła mi gdzieś ta myśl po głowie, dużo rzeczy mi krąży po głowie, między innymi ta o typiczności. Jak gdyby porównując z Pismem Świętym, są postacie w Starym Testamencie albo wydarzenia, tak jak przejście przez Morze Czerwone, które mają znaczenie typiczne. Morze Czerwone, chrzest, manna z nieba, Eucharystia itp. itd. Wspomniała tu pani, że Beren i Luthien nie są Chrystusem. Są tam rzeczy, które nie są żadnym tam nawiązaniem do postaci Chrystusa. Pełnią rolę tego typu. A ja sobie tak pomyślałem. Jeśli chodzi o typy starotestamentalne, a więc o wiele mniej tych rzeczy, które wskazują na Chrystusa. Jest tylko jedna jakaś cecha danej rzeczy, zaledwie, podczas gdy u Berena i Luthien jest tych cech, jak tutaj pani wymieniła, o wiele, wiele więcej. Można by powiedzieć, ta typiczność Berena i Luthien jest o wiele mocniejsza. Nie wiem, co pani na to. Natomiast drugie pytanie, to jest do pani Aleny. Ja już trochę zasygnalizowałem przed konferencją. Mianowicie chodzi o to, właśnie o to napięcie między pierścieniem i krzyżem. Pierścień, jak zauważa Werner Fridger, niszczy Froda. On jest weteranem wojennym. Weterani, którzy wracają z wojny. Mówi się o nich, że można człowieka wyciągnąć z wojny, ale nie wojny z człowieka. I to cały czas z nich się krąży. Ile filmów na ten temat powstaje. Kiedy jeszcze popularne były filmy z Johnem Wayne'em, o tym nie mówiono. Dzisiaj się bardzo często zwraca na to uwagę. Coś podobnego dzieje się z Frodem. Jest takim zniszczonym weteranem wojennym, którego cierpienie jest nieuleczalne. No właśnie, może być takie cierpienie, taki krzyż, może niecodzienny, wojna jest niecodzienna, ale jest jakimś krzyżem danym człowiekowi, który w ten sposób niszczy człowieka, tak właśnie jak niszczy pierścień, tak jak zniszczył Gluma, czy zaczął niszczyć Froda. To właśnie te dwa pytania. To może najpierw ja się odniosę. Oczywiście ja nie mogę mówić ani za profesora, ani już tym bardziej za Ducha Świętego, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Dlaczego powiedzmy, że te typy biblijne nie są aż tak skondensowane może jak to, co robi tutaj Tolkien? Myślę, że mogło być tak, że jego poniosło. On pisze z perspektywy katolika, z perspektywy człowieka, który zna Nowe Przymierze i jest, że tak powiem, na maksa w to wkręcony. I po prostu ja jestem w stanie zrozumieć, że taką chęć wplecenia jeszcze jednego smaczku. I jeszcze co, jeszcze podobieństwa. Więc być może to z tego wynika. A
jakby nie było, no całą typiczność Starego Testamentu tworzy ta wielka, wielka, wielka mozaika. To jest też mnóstwo tekstów. No też nie można też uciekać przed tym autorem ludzkim Pisma Świętego i tym, co on sam chciał przekazać w tych tekstach i jego wiedzą, czy też nie wiedzą co do przyszłości. No, Tolkien pisze, że tak powiem, z tej drugiej strony już wiedząc, więc tak jak mówię, myślę, że to... No poza tym rozległość jest też inna, to można... Może ta kondensacja wynika też z tego, że jednak tych tekstów jest mniej, a tak dużo chciałoby się zawrzeć. Tak bym to widziała. Dziękuję serdecznie. Tu mi jeszcze... Tak myślę sobie o jednej rzeczy, że jeszcze jest trzeci element układanki. To są motywy mityczne, niechrześcijańskie, z literatury, z różnych innych rzeczy. No właśnie, czy Tolkien wzoruje się na Piśmie Świętym, czy na jakimś tam motywie, w tym przypadku Eurydyki i Orfeusza. Ale z kolei no, tacy ludzie jak Klemens Aleksandryjski powiedzą, no właśnie, że wszystko, co było gdzieś tam w Grecji, w kulturze greckiej, jest jakimś trzecim testamentem, który zapowiada Chrystusa. Dosyć skomplikowane są te układy. Dziękuję serdecznie. Ja bym w pierwszej kolejności w odpowiedzi na to pytanie zwróciła uwagę na skupienie się Tolkiena na problematyce śmierci. Szczerze powiedziawszy, pomimo całej mojej miłości do Tolkiena i szczególnie do Władcy Pierścieni, uważam to dzieło za dosyć ciężkie, dlatego że jest tam obecne cierpienie, które nie daje się rozwiązać, które rzeczywiście znajduje ostatecznie, jeżeli znajduje swoje rozwiązanie, to dopiero po śmierci. Dlatego Frodo, co pokazałam w swoim magisterce, to co on zrobił, czyli to wyrzucenie pierścienia, to było sensem jego życia, czyli powołaniem. W tym momencie, kiedy on to skończył, on nie ma już miejsca na tym świecie. I to cierpienie, które on ma, te nieuliczalne rany, pozwalają na to, żeby to dostrzec. To też, co wspominałam o codziennym krzyżu, kiedy zwykłe niedogodności, jakieś cały czas zmiany, które mamy, także nieprzyjemne, jakieś trudności życiowe, pozwalają nam na to, żeby myśleć, kiedyś to się skończy, bo przecież mamy nadzieję na Boże Królestwo. Pozwala nam na to, żeby nie żyć tylko tym światem. Więc brałabym w przypadku Froda właśnie takie rozwiązanie, że te rany nie są uleczalne, dlatego że one mają przypominać i mają doprowadzić go do tego, żeby porzucił ten świat i poszedł tam, gdzie już wszystkie rany będą uleczone. Co do tego, czy każdy z nas ma takie cierpienie? W pewnym sensie tak. Na pewno nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli szczęśliwi na 100% w tym świecie. Powiem tak przewrotnie, Bóg by na to nie pozwolił, bo w ten sposób zapomnielibyśmy o Nim. A On ma być naszym ostatecznym źródłem, ostatecznym celem, ostatecznym pocieszeniem. Jeżeli by dało się uniknąć cierpienia całkowicie już dzisiaj, nie pragnęlibyśmy go tak bardzo. Go w sensie Boga, oczywiście. Czyli po ten ból, żeby pokazać, że coś dalej jest. Tak. Za Numenorem, za Valinorem, jak to Faramir powiedział. Tak, to jest moja propozycja rozwiązania. Dziękuję serdecznie. A ja też mam pytania. Moje są krótkie i osobiste. Tak, pierwsze pytanie do pani Magdaleny. Kogo ze wszystkich bohaterów dzieła Tolkienowskiego pani by nazwała najbardziej chrystotypicznym? Bo wiadomo, że nikt z nich nie jest stuprocentowym Chrystusem, bo Tolkien by tego nie zrobił, gdyż byłoby to parodia chrześcijaństwa. A kogo pani by uważała najbardziej? Mi tu się dwa typy, albo Gandalf, albo Frodo. A może jeszcze ktoś?
I drugie pytanie od razu do pani Hanny, też bardzo osobiste. Kto jest pani ulubionym członkiem drużyny? I dlaczego oczywiście? Albo Gandalf, albo Frodo. No trochę tak, nic dodać, nic ująć. Może w takiej, że tak powiem, pytanie osobiste, więc i odpowiedź bardzo osobista, w kontekście jakiegoś poznawania, gdzieś rzeczywiście w pierwszej kolejności ta myśl o tym, że tu może być jakiś taki przekaz, taka sugestia, no to jednak Gandalf. Gandalf, który wraca jako Gandalf Biały. No to jest chyba ta najwyraźniejsza postać. Ja bym jeszcze wróciła do tej Luthien, mojej ukochanej, która podczas pisania pracy właśnie stała mi się taka bardzo bliska i bardzo, bardzo do mnie przemawia ten element oddania tej własnej nieśmiertelności, własnego życia ze względu na miłość, ze względu na ukochanego, żeby dać mu życie. Więc to taka moja osobista faworytka. Więc gdybym miała wybrać ulubionego z bohaterów drużyny Pierścienia, to byłby to Legolas. A nie dlatego, żeby brał Orlando Bloom. Dlatego, że jest to w drużynie Pierścienia, gdyby tak policzyć kwestię, nie robiłam tego, ale gdyby się tak nad tym zastanowić, jest to osoba, która w drużynie wypowiada zdecydowanie najmniej słów, a jednak jego obecność jest w jakiś sposób przenikająca całą drużynę. Znaczy on nie musi mówić, on spaceruje, on śpiewa czy nuci, i w jakiś sposób ogarnia swoim duchem całą drużynę, no jak ze wszystkich przyczyn, które wymieniłam w trakcie prezentacji. Natomiast ominę troszkę i czy rozszerzę to pytanie na ulubionego bohatera Władcy Pierścieni. I w takim wypadku byłby to Faramir. Być może dlatego, że w przeciwieństwie do sporej ilości członków drużyny Pierścienia, nie ma on żadnych zdolności nadprzyrodzonych, jakkolwiek w jego żyłach płynie krew Numenoru. Natomiast on jest takim bardzo zwykłym, typem zwykłego człowieka. Ma paradoksalnie Boromir, który miał bardzo dobre warunki w domu, można by powiedzieć. No niestety nie poszedł tą drogą cnót rycerskich, tak, ale no wiadomo, o co chodzi. Natomiast Faramir, który można powiedzieć, że miał w domu przechlapane, mimo wszystko z tych wszystkich trudności potrafił wyprowadzić obraz rycerza bez trwogi, skazy, wszelkich cnót, i nie posiadając właśnie jakby żadnych szczególnych ku temu uzdolnień czy nadprzyrodzonych mocy. I myślę, że dlatego Faramir. Chciałam pogratulować dostanie się do takiej korespondencji. To trzeba mieć nieprzeciętne zdolności. Tam widziałam, że było pytanie. Wszyscy zadają po dwa pytania, to ja się dorzucę. Jako że mało byłem obecny dzisiaj, to może sobie pogadam chociaż chwilę. Pierwsze pytanie, to którykolwiek z Państwa będzie chciał odpowiedzieć, to zapraszam. Bo było dużo mowy o cierpieniu i między innymi o porównaniu drogi Froda do drogi Krzyżowej. Chciałem się zapytać, co Państwo sądzą o ewentualnym porównaniu Froda do postaci Hioba z Biblii? Jako że oboje przeszli dużo cierpień w imię jakiejś tam wyższej idei. Halo? Dobrze. A drugie pytanie po odpowiedzi ewentualnej zadam. No pani Hania dzisiaj najmniej mówiła o dyskusji, więc zapraszam. Znaczy nie jest to pytanie, na które można odpowiedzieć tak ad hoc, ponieważ na pewno wymaga ono w
wielu przemyśleń, a pod tym kątem akurat postaci Froda szczerze powiem nigdy się nie przyglądałam, bo na pewno jeżeli chodzi o porównanie wszelkich kataklizmów i trudności w życiu, jakie mogą zostać zesłane i zostały zesłane na Hioba, można by tu przeprowadzić takie porównanie. Natomiast jeżeli chodzi o postać Froda, to z tym przyjęciem brzemienia przez niego kwestia wygląda troszkę inaczej, bo w Księdze Hioba jest jakby, to Bóg stwierdza, że Hiob jest tak wiernym sługą, że przyjmie wszystko, co Bóg na niego ześle. Natomiast tutaj jakby bardziej może jest podkreślona rola tej wolnej woli Froda, który przyjmuje pierścień, mimo że nie został do tego, znaczy ten pierścień został mu wprawdzie przekazany, ale jakby nie został do tego no w pewien sposób zmuszony, tak? Bo jeżeli na Hioba spadła choroba, no to trudno było tej choroby nie przyjąć, natomiast, no bo ona była. Natomiast Frodo mógł ten pierścień odrzucić no, na Radzie Elronda, powiedzieć, ok, może ktoś inny, ja się nie czuję uzdolniony do tego. A druga kwestia jest taka, nie jestem pewna, czy w tej chwili zacytuję dokładnie Pismo Święte, ale Hiob na końcu stwierdza coś w stylu spotkało mnie wszystko to, czego mi się bało. Nie jestem pewna, czy to jest dokładny cytat, ale taki jest jego sens. I tutaj jakby na Froda nie, te nieszczęścia, które zostają mu zesłane, one je trudno uznać za takie bardzo osobiste, tak? Bo gdybyśmy wiedzieli, że Frodo bał się jakiejś konkretnej rzeczy, że obawiał się pająków, no przepraszam, przykład taki trochę na granicy żartu, ale no jakby nie mamy tutaj tej informacji, że rzeczywiście zostało zesłane na niego to, co, o czym Bóg wiedział, że będzie dla niego najwyższą próbą. Nie mamy na to dowodu. Ja nie mówię, że tak nie było, tylko nie jest to w jasny sposób pokazane jako zależność przyczynowo-skutkowa. Tak? Okej, okay, wiem, że tego się boisz, więc przyjmując to okażesz mi największe posłuszeństwo, więc ci to zsyłam. No, nie widzimy tego, przynajmniej być może tak to wyglądało. To też od siebie dorzucę, skoro już mam odpowiedzianie zbiorowo. Jedno słowo u mnie się pojawia jako pytanie. Celowość. W przypadku Froda jego droga miała konkretny sens. Ona była potrzebna wszystkim, właściwie całe Śródziemie, żeby przetrwało. W przypadku Hioba może popełnia zbrodnię biblijną, ale nie widzę za bardzo celowości tego, co się z nim stało. Oczywiście, bo w ogólnym kontekście tak, była potrzebna historia, która pokazuje, że to nie wszystko działa na zasadzie daje i otrzymuje, że nie zawsze retrybucja działa, ale konkretnie historia Hioba, jakby w historii całego wszechświata nie miała większego znaczenia, czy on wytrzyma, czy on nie wytrzyma tych cierpień. Więc tutaj widziałabym sporą różnicę. Wzrok był jeszcze skierowany na mnie, więc jeszcze też kilka słów. Różnica, która mnie się nasunęła, trochę w kontekście do tego, co już było powiedziane, to to, że jednak Hiob, kiedy przechodzi to wszystko, kiedy pozostaje wierny i tak dalej, na końcu jakby wszystko wraca do poprzedniego stanu, nie? Ewentualnie dostaje bardziej. Znaczy znowu jest bogaty, znowu ma wiele dzieci, znowu jest zdrowy. Wszystko jest jakby tak, jak było. Dowiaduje się ewentualnie czegoś więcej o sobie, o świecie, o Bogu. Natomiast dla Froda już nie ma powrotu. On owszem wraca do domu, jeszcze w dodatku znajduje go zdemolowany, ale praktycznie
wewnętrznie już nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. To taka różnica, która mnie się nasunęła. A, dobrze. To znaczy właśnie w kontekście tej ostatniej wypowiedzi nie wiem tak do końca, czy jest aż taka różnica w zakończeniu. Ponieważ Frodo również w pewnym sensie, w sensie takim doczesnym odzyskał wszystko to, co stracił. Odzyskał dom, odzyskał przyjaciół, wrócił na ziemię, na której się wychował, które kochał i tak dalej. Tylko że jego przeżycia nie pozwalały mu, jego pamięć, jego wszystko to, co przeżył, nie pozwalało mu do końca do tego wrócić. W przypadku Hioba on również to wszystko odzyskał, z tym, że no, też nie można negować, że dużo przeszedł. Może nie jest to konkretnie opisane, co się w jego głowie działo i czy on później się dalej nad tym zastanawiał, no ale jednak co przeszedł, to przeszedł i co widział, to widział, tak? Także myślę, że jeśli mielibyśmy interpretować jego od strony ludzkiej, to na pewno na nim też jakiś ślad to zostawiło. Słusznie, ale chciałam po prostu zwrócić uwagę na też zamysł chyba kompozycyjny autora, nie? Jednak wydaje mi się, mogę oczywiście się mylić, że zamysł autora był właśnie ten, że teraz po tym czasie próby wszystko jakby wraca do normy. Zamysł kompozycyjny jednak w przypadku Froda no jest bardziej zaakcentowane to, że tu już nie ma powrotu. Ale oczywiście tutaj można dyskutować. Dobrze. I drugie pytanie w kontekście ostatniej prezentacji, ponieważ była, mówimy dalej o cierpieniu, bardzo wesoły temat, wiem. W każdym razie mamy na przykład postać tragiczną, bardzo postać Turina Turamba z Dzieci Hurina lub z Silmarillionu. I pytanie, bo generalnie cała opowieść, wiadomo, jest bazowana na motywie tragedii greckiej typowej, z tym, że jak, co pani myśli o jego postawie w stosunku do tego, co się z nim działo, tego, co on przeżywał w kontekście postawy chrześcijanina. Nie wiem, czy to pytanie było zbyt zawiłe, czy ja się wyraziłem, o co mi chodzi w ogóle, ale... Szczerze powiem, nie poczuwam się do tego tematu, gdyż historię Turina Turambara nie przerabiałam. Przeczytałam, ale nie jestem w stanie teraz przypomnieć całych wątków z jego historii, żeby to ocenić. No, dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze chętni do zadania jakiegoś pytania lub podzielenia się refleksją?